Cześć, z tej strony Robert. Przez wiele lat pracowałem w kawiarni jako barista. Było już coś dla fanów psów, tym razem coś dla miłośników kotów. Pokażę, jak na cappuccino zrobić kota. Do zrobienia kota na cappuccino niezbędna będzie wiedza z zakresu spieniania mleka oraz zrobienia serca na cappuccino. Zapraszam. Do przygotowania potrzebna będzie wykałaczka oraz ręcznik papierowy. Zaczniemy od uszu. Jedno ucho, drugie ucho, pyszczek, oczy i opcjonalnie wąsy. Za każdym razem wykałaczkę przecieramy w ręcznik papierowy. Gotowe! Na cappuccino można narysować bardzo dużo, choćby takiego misia koale. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie lajki, subskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Pozdrawiam, do zobaczenia!